Jesteśmy po grubie cięciu wstępie, które udało mi się nagrać na początku przez telefon. Stwierdziłem, nagramy to jeszcze raz. Mówi to Was Kumbele 120. Witam serdecznie do 5. odcinka The Saboteur. Jedziemy wykonać misję dla Victora, ale w międzyczasie zajmiemy rzeczywiście poszukiwania naszych tutaj wrogów niemieckich. Przed tą misją, tak bardzo zauważyłem, musimy zdobyć tutaj mundurowanie niemieckie, dlatego idziemy po jakiegoś tutaj wroga. Mój fault. O, widzicie? Już tutaj mamy jednego wroga, pokazany na kolor czerwony. I już tutaj mamy Ober, mamy Gestapo. Nie, mamy tutaj tego oficera Wehrmachtu. Dobra, który już się chciało. I takim chciałem spokojnie... możemy pić sobie spokojnie na misję u naszego mistrza, oczywiście. Naszego mistrza, Vittore, naszego tutaj szefa, dlatego mamy mundurowanie oficera Wehrmachtu. I teraz tak, idziemy do Vittore, wykonujemy jego misję, ale przede wszystkim pokażę Wam, jak to można przejść przy umundurowaniu. Wtedy nie masz tego munduru, to wtedy jakby w ogóle stracisz... Zaraz zginiesz. Wszyscy będzie koło, koło, koło. Będzie alarm, mimo że jest pierwszy. Vittore, dzień dobry. Sean. I hoped we had found shelter from this storm. It seems fate had other plans. How did you get picked up? I was recognized by an informant. Any idea on who the rat might be? I don't have a name, but I know he is planning to meet with a Nazi officer outside the bell. I'll follow this crowd. He'll lead us right to the snitch. Yes, that is one way. You have another idea? I saw the German put the informant's letter in his pocket. If you had that letter and the German officer's uniform, you could find this Judas before he collects his 30 pieces of silver. Where I come from, snitches get paid in lead. Ale inaczej nazwę ten odcinek, bo przecież nam nie pogorszyło z tym. Znajdź generała Kleiba, bo jedziemy go poszukać. Jedziemy tym samochodem. Pegas, okej. Pokazujemy. Jedziemy. Ktoś ma tu znowu za cicho i za ryja. No tak, coś mi tutaj stało. Muzyka, efekty na dół. Ktoś mi tutaj grał ostatnio. I wszystko tutaj mogą się spieprzyć. O, teraz jest w porządku. Co się tutaj stało po poprzednim odcinku? Nie nagrywałem, tylko tak sobie nagrałem spokojnie. Uszkadzałem wszystkie tutaj... Uszkadzałem wszystkie tutaj działa i przede wszystkim nie wiem, co pozabijałem. No i tak to w ogóle jak było. Moment. Tak, żeby nie było tak skrócone, żeby szło perfekcyjnie. Dobrze, tutaj widzimy, że nie ma tutaj wrogów. Tutaj poniszczymy tych wszystkich, więc spokojnie. Teren jest mój. General Kleib, where are you going? Egon, filthy French swine. Only 10 francs. You should pay me, yeah? The pleasure was all yours. Ha, bastard! Sieć generała Kleiba, mamy podejrzliwe, dlatego musimy się uważać zbytnio na niego, dlatego będziemy musieli coś tutaj skupić. A jeżeli chodzi oczywiście o... Chodzi tutaj oczywiście o generała, no to trudno, to musimy to zrobić tak, by nas on nie zauważył. Jak on tak traktuje tej prostytutkę, dziwkę, czy tak dalej, no to tacy Niemcy generowie tacy chyba byli w takich czasach. Bili, torturowali, mordowali prostytutki albo jego. Czyli każda dziwka musiała być spłacona przez generała. Czy tak było, czy nie? Tego nikt nie wie. Mam nadzieję, że nie będziesz się patrzył. No jakiś problem? Dobrze, pójdę sobie tutaj. Dobrze, na tym odcinku przygotowałem się troszeczkę z bronią. Bo jak będzie ten zdrajca, to my go zastrzelimy. Zastrzelimy i generała Kleiba, zastrzelimy tego całego zdrajcę.
Trybitory na Sogo i Udaszym. Podejrzliwość jest na zerowym tutaj, więc spokojna głowa. Dopadniemy go i skończymy to nagranie. Potem to, muszę tylko zrenderować. I to jest taki bardzo krótki filmik. Może około 8-minutowy, 8. To zależy, jak to będzie tutaj zrobione. Jeśli odcinki udają się podobać, no to też się bardzo cieszę. No i proszę, mamy też zdrajcę w imieniu Judasz. There you are, you rat bastard. Your payment. Merci. Get out of here. No, no, you promised me protection. I promised you nothing. Gradus odwiecznie był uszkodzony. Przemoc nie jest rozwiązana. O kurwa, źle zrobiłem. Moment. There you are, you rat bastard. Payment. Merci. Get out. There's your reward, Judas. Don't spend it all in one place.